Pojawiły się w końcu pacznodcy, jeżeli chodzi o kolejny patch, tak zwany, no można powiedzieć, content patch dla Decembera. Ten patch będzie oczywiście 9 listopada na serwerach. No i zaraz sobie zobaczymy co w nim będzie. Tak więc tak jak było zapowiedziane mamy nowy raid. Wejście do nowy raid będzie od 80 poziomu i oczywiście będzie 8 graczy. Um, jeżeli chodzi o ten raid to będzie to element lightning i jeżeli dobrze rozumiem tutaj jest napisane no to sam raid boss będzie miał level 90. Dlatego będziemy mieli nowe achievementy i nowe tytuły. Po zrobieniu raidu będzie można dostać runestone, selection chest i gemstone y jako nagrodę. No i oczywiście będzie można zdobyć e, stone'a na level 80. A jeżeli chodzi o wejście do tego rajd'u, to wiadomo, będzie to poprzez board. A tutaj będziemy meczowani z innymi graczami, raz na, tydzie... raz na. Aha, no tak, będzie co 3 dni, jeżeli dobrze rozumiem. No Jeżeli chodzi o skill runy, dostaliśmy 9 nowych skilli czyli Seal of Crowd Control Dodge. To jest Magic i będzie to można zdobyć tylko prawdopodobnie jest napisane, że tylko z ghilli. Czyli prawdopodobnie, ja to rozumiem, tak? To będzie to można zdobyć tylko i wyłącznie tej skrzynki, jakby gildyjnej, Będzie można to zdobyć. Chris Arrow z, e, ze sklepu. Will Slash ze sklepu. Guardian ze sklepu. Life Totem ze sklepu. Protection Totem. Thunderbolt. Penetrating Slash. Salmon Twisted Abyssalink. To wszystko. A nie. Do Thunderbolta ze sklepu. A Penetrating Slash i Salmon Twisted abyss Link z syntezy. Tylko i wyłącznie. I to są Magic Raidy. Czyli Będziemy musieli po prostu łączyć niebieskie kierunki, żeby to dostać. E, dodatkowo jeszcze mamy 12 supportów: Vitality Recovery, Regen, AP, tylko i wyłącznie z gildii, Ocused Defense, tutaj też oczywiście mamy z gildii, Quick Shout, tylko z Unique Dungeona, Quick Sentry Installation, też tylko z Dungeona, Quick Totem Installation, też tylko i wyłącznie z Unique Dungeona, czyli z unikalnych map endgameowych, Grip Strange. W z syntezy. E, to jest akurat ciekawy spell. Ten spell będzie można. chociaż nie wiem, czy będzie można e, użyć do Piercing arrow'a, bo to jest mele. Wiem, że na pewno atak i Strike to jest Piercing Arrow. Nie wiem, czy jak jest mele to będzie można użyć, ale jest fajne, bo jest 7% damageu na. tuchęconego weapon'a. Na 30 poziomie mamy 30% damageu, także całkiem spoko. I to jest tylko z syntezy. E, offset Control Attack też tylko z syntezy. Area Totem z syntezy. Versality też tylko z syntezy. To jest Attack and Chance. Ale tu będziemy dostawać: Attack Speed, Cust, Speed Armor Pen, Element Pen. Barrier Absorb synteza. Preserve Mana synteza. I Pulverize też tylko z syntezy. To jest fajne. Właśnie do Piercing Arrow, do non crit Buildu. Z tego co wiem, nie mam teraz jak odpalić gierki, Piercing Arrow to jest właśnie Strike. Czyli prawdopodobnie będzie można podpiąć tego supporta to piercing Arrow'a. A co tutaj mamy? 100% chance to gain pulverize on non critical hit. Czyli to by był support do non crit buildu. I tutaj mamy na 4 sekundy 5 stacków. 3.6% na stack i oczywiście tracimy to jeżeli uderzymy kryta. Czyli to jest tylko pod non crit build. Dodatkowo jeszcze mamy tutaj na 30 poziomie to będzie 6.5%. Ja sobie policzyłem, że to będzie chyba 32,5% na 5 stakach, tak? I jeszcze dodatkowo na legendarnym skillu będziemy mieli 20% tego dodatkowy efekt. Eee, 5 nowych runstone'ów, jakiś tam Attack Speed, Cast Speed, Attack Enchance, Defense Enchance i Elite Damage Magic runstone. Nowy PET. Taki o tutaj Żubik. Nowy portal. Nowa unique mapka endgameowa. Tutaj będziemy jakiegoś stracha, jak dobrze rozumiem, na wróble. Będziemy go gonić, i potem tam zabijemy mopki. jakieś run rune będziemy mieli. I tam pewnie jakieś nagrody w tym. Osiem nowych opcji do Magic i Rar runestownów. Tutaj mamy wszystko wypisane. Ulepszenia. Czyli dwie, chyba, runki zostały ulepszone. Shield Church tutaj jakieś dodatkowe efekty i frost century też jakieś dodatkowe efekty rune knight tutaj chyba jakieś buffy do rune knighta hmm, ui, że jest to event będzie można zobaczyć ile jeszcze będzie działał tak no i tam jakiś e, dźwięk poison rain of arrows tutaj mamy jakiś e, bug fix dotyczący toxic Flame'a. to tyle widzimy się pierce.